Congratulations. You found the third mask. Just one more mask and the miracle will come true. Go! Quickly! No niestety, no niestety, daliśmy dupy, dupy. Dupy daliśmy. Gierka chce, dobra, nie, to niech jak chce, to niech chce. Mamy zapis, przynajmniej będzie dowód. No, więc teraz musimy udać się do Skull Cave. Globox House, The Magic Well. Wiecie co? Ja bym sobie może poszedł do tej... do Lee. I ogarnąłbym sobie jakby jakąś nową minigierkę, o ile coś tam będziemy mieli. Jeżeli nam się nic nie odblokuje, to oczywiście trudno, no nic na to nie poradzimy, ale fajnie byłoby oczywiście. Bo byśmy mieli te minigierki do przodu zrobione. Więc teraz widzimy się przy Skull Cave, ewentualnie tam przy Lee, bo warto będzie ogarnąć co nieco. No i widzicie, możemy się tutaj normalnie przedostać. Nie ma żadnego problemu. A tam się mogę dostać jakoś? Czy też nie mogę? Nie, tam nie mogę jakoś. Okej. Somewhere in the sky, the pirate prison ship, slaves now on board, 45,263. Now what? He found the third mask. What? That's not possible. No. If he finds that fourth one, I'll be coming for you. No, przyznam, że gdybym miał z takim brzytwobrody mieć do czynienia, no to trochę bym się bał, bo jednak no tutaj troszeczkę mroczniejszy jest niż w wersji na PS1. Ha, w wersji na PS1 to śmiech na sali był, jeżeli chodzi o brzytwobrodego. O, i zaczynamy sobie już, kurde. Poziomik. Hehe. Grobowiec starożytnych, moi drodzy, proszę państwa, panie i panowie. Ale ten poziom ładnie jest odrestaurowany. To względem wersji PC, to w ogóle zasługuje, kurde, na propsy. Do Sony Chapeau dla twórców. I zium do dołu. Powiem wam szczerze, że to troszeczkę zabawne jest, bo tutaj mi naprawdę z 3 razy w tym momencie spadły FPS-y. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu, jakby ta sekwencja była jakoś super wymagająca. Się okazuje, że chyba nie jest.
Tutaj w ogóle wodę dodali? Lol. Ciekawe. To jest jakby mówię, no poziom. Te sekwencje są póki co normalnie wzięte z wersji na PC i tak dalej, więc tutaj nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o jakieś tutaj zmiany. Mogę co jedynie powiedzieć, że niektóre tutaj fragmenty ścianek i tak dalej naprawdę ładnie zostały odrestaurowane. Tu już nie mówimy tylko o zwykłym grobowcu starożytnym, a mówimy już o odświeżonej wersji. Tak więc tutaj szapoba dla twórcy. Dla twórców. W ogóle wspominałem o tym, że Renderware trójka, czyli silnik, który... Silnik, na którym jest postawiony Rayman Revolution, był wykorzystywany w tych, w grach GTA. Jeżeli o tym nie wspominałem, to wiedzcie, że tak jest. Myślę, że Michał z kanału Granie na Spontanie by wam mógł tutaj potwierdzić. Pozdrawiam cię ogólnie, Michał. Co to za nietoperz? What the fuck? W ogóle tej sekwencji nie było w wersji na PS1, ponieważ jakby nie potrzebowali dodawać tej sekcji, dlatego że nie było 1000 luma. A tutaj w końcu mamy 1000 lumów, tak więc no. Czemu właśnie przy tej sekwencji zawsze muszą te FPS-y spadać? Nie rozumiem tego. Czyżby emulator po prostu nie ogarniał? Da, zaraz się pojawi oczywiście komentarz. Mogłeś to z konsoli nagrywać. Mogłem, ale jakby ostatnio chcę się przekonać bardziej do emulatorów PS2. Są gry, które oczywiście będę z konsoli normalnie nagrywał, ale są też gierki, które wolę nagrać sobie z emulatorka, dlatego że wiem, że po prostu raz ładniej wyglądają dzięki pluginom graficznym, a dwa, że po prostu mam taką ochotę. Zresztą, czy ja mam obowiązek się tłumaczenia, że ja gram na emulatorze czy na konsoli? Serio? To takich czasów dożyliśmy, żeby twórca, jakkolwiek oczywiście to brzmi, ma się tłumaczyć z takich rzeczy? Mogę oczywiście o tym napomknąć, ale tłumaczyć się, no bez przesady. Tak, tutaj mamy sekretny lumek, którego będziemy mogli zebrać, tak więc my oczywiście to uczynimy. I lecimy w tamtą stronę. Dokładnie, co wy myślicie, że kurde, my sobie to ominiemy? No co wy? Ale tutaj ładnie odrestaurowali, kurczaki. Ale musieli dać tych najcięższych, nie? Strażników, musieli dać tych, kurde, co napuszczają rakietami, nie? Oni w ogóle mieli jakąś nazwę. Oni się chyba nazywali ten Robopiraci 500, jakoś tak, nie pamiętam, kurde. Musiałbym, wiecie co, tutaj chyba prawdopodobnie dam wam spis tych wszystkich piratów i który dokładnie z nich to jest jaki. Będziecie mieli nazwę. Jeżeli chcecie, to sobie zapauzujcie filmik oczywiście w ramach tak zwanego edukacji, w ramach takiej edukacji z Michałem. Dzisiaj się trochę pouczymy o Raymanie dwójce. Myślę, że sobie zrobimy jeszcze żelazowe góry i może zrobimy backtracking i na tym chyba dzisiaj skończymy, bo nie wiem, czy jestem na siłach, żeby dzisiaj przechodzić jeszcze statek więzienny. Myślę, że warto byłoby na tym się skupić już kiedy indziej. Taką trochę krótszą bym sesję zrobił. Sesyjkę. A i znowu ci sami, kurde no. Frajerzy, dajcie mi spokój. Pamiętam, że gdy byłem mały, to w ogóle nawet nie wiedziałem o tym, jak zdobyć 1000 luma, dlatego o tej sekwencji nigdy nie wiedziałem i dopiero jak trochę podrosłem, to się dowiedziałem, że tutaj był ten faktyczny 1000 lum schowany. Przez chwilę myślałem, że tego 1000 luma... Wiecie, ja miałem wtedy 7 lat, no to też nie ma co się śmiać, ale
Przez chwilę myślałem, że tego tysięcznego luma dopiero dostaniemy po przejściu calutkiej gry. A tu się okazuje, że niestety inaczej wyglądała sprawa. I chyba zdobyliśmy tego luma, co nie? Tak, zdobyliśmy. No i tutaj w wersji na Playaka jedynkę byśmy normalnie zaczynali grobowiec starożytnych. 21 na 50 lumów. Dobra, to jeszcze 4 klateczki i tyle ile trzeba lumów. Super. Potem tylko backtracking, ostatnie minigierki Lee i już będziemy mieli gierkę ukończoną w 100%. I dlaczego ten dźwięk się włączył w momencie, kiedy do beczki skoczyłem? Nie rozumiem kompletnie. Dobra, nietoperze jako aspekt graficzny spoko, fajnie, że coś takiego dodali, ale jako przeciwnik nie podoba mi się, bo jest bardzo upierdliwy. Ahaha, wolne żarty, z tobą nie mam zamiaru walczyć. Dobra. Pajęczynka. O kurczę, trochę się rozpędziłem. Bym powiedział, za bardzo się rozpędziłem. A, i to widzę, że za każdym razem trzeba odpalać własnoręcznie. No kurde, pieprzone nietoperze. No ale teraz pytanie, gdzie tu będą lumy? Czy to w ogóle jest obojętne? Gdzie my polecimy? Wiecie co? Ja tutaj jedną rzecz zrobię, dobra? Zrobiłem sobie save state'a i chcę zobaczyć, co się stanie w momencie, kiedy tędy przejdę. Coś takiego się stanie, czyli tu mamy dalszą sekwencję, a w momencie, kiedy bym poleciał beczką tam, to ja bym coś ominął? Czy co by się stało? No właśnie, ej. Cofnijmy się. No dokładnie, weźmy teraz zróbmy coś takiego. Czy tu jest jakaś różnica? Coś takiego bym zrobił? Lećmy teraz. No, ominąłbym. Ominąłbym dosyć sporo, więc dobrze, że tutaj przyleciliśmy najpierw.